Słuchajcie, jeszcze idę w takie miejsce, bo ja mam wam jeszcze gdzie mam pokazać. Wiem jeszcze gdzie mam wam pokazać. Mam jeszcze takie jedno miejsce wam do pokazania. O, jest ważne. Już idę, jestem bliżej tylko i tam, słuchajcie, się zdziwicie, co tam się dzieje. Słuchajcie, jeszcze mam powiedzieć, muszę wam powiedzieć, że z tych pąków najprawdopodobniej za miesiąc mają wyjść liście, słuchajcie, a za miesiąc to będzie luty. I słuchajcie, jak w lutym wyjdą liście, to słuchajcie, będzie nieźle. To dam jeszcze dłużej liście, bo się, słuchajcie, drzewa się budzą na życie i jak zaczną wychodzić liście, to będzie grubo, słuchajcie, będzie. Bo najprawdopodobniej mają z tych drzew mają liście. To nie jest tak, że jeśli są pąki i trzeba czekać do kwietnia, to już ma wychodzić. O, chodzi mi o te drzewo, nie o brzuskę. Położę tylko te drzewko. Te drzewo tam, już możecie tam się domyślić, co tam się dzieje. Na pewno nie liście jeszcze i na pewno. Jeszcze na żadnym drzewie nie ma liści, tylko drzewa się budzą do życia. Ale zaraz wam pokażę. Tam się dzieje. Zrobię cięcie. Już jestem przy tym miejscu. Słuchajcie. Zaraz wam pokażę, to się zdziwicie. Co się tam dzieje? Zaraz się. To się zdziwicie teraz. Już jestem. Uwaga, jesteście gotowi? Bo ja wam robię już zbliżenie. Patrzcie, jakie wielkie bazi kotki. Patrzcie. Piesek. Pisio. Zobaczcie, bazi kotki wyłażą. No widzicie to? To już jest patologia, jak zaczyna bazi kotki to już dawno, ale zobaczcie, zobaczcie, jakie wyżej to są, jakie wielkie. Zobaczcie, jakie wysokie. Tam, znaczy wysoko jest. O, tutaj jest nisko, może jeszcze wejdę i ten. Wezmę sobie cień. No i mamy gałązkę, która się zgięła i możemy sobie wziąć. Widzicie, słuchajcie, zawsze nie poddawać się, nawet nie musiałam się spinać. Nie trzeba nawet. Słuchajcie, nie wolno się poddawać, bo naprawdę. Możecie normalnie znaleźć niską gałąź z bazimi kotkami. Zobaczcie, bazie kotki, do domu niosę! Całkowicie bazie kotki. Widzicie to? Czemu tak naprawdę to jest randkowy ziemi? A po co ja mam ten sekator? Co ten pies tam zauważył, szczeka? Gdzie pies czeka? To choć to nie mój, bo nie wiem nawet kogo. Ale on coś tam zauważył, on szczeka. Się trochę też. Teraz się trochę zlałem, bo nie wiem kto to może być. Ten tutaj podobno latają jak coś mordercy, bo w Kunowie podobno jakiś szaleniec biega i zabija ludzi w Kunowie i ja teraz się jaram, bo się boję. Bo jest, teraz się jaram, bo ten pies szczeka, ja tam nikogo nie widzę i tam za krzakami może ktoś się kryje. No nie wiem, może to być kot, pies, czy jakieś zwierzę, ale no słuchaj. No też, patrzcie, jak ten pies ucieka, coś go wystraszyło porządnie, jeszcze szczeka. Coś jest tu nie tak. Nie no, ale zwierzę by tak nie stało. No, zwierzęta też są w lesie, ale no. Słuchajcie, tak nie możemy, że tak długo, patrz. Poluje tam na coś, ale dobra, skupmy się na razie. Pies mi szczeka na spoko. Ale wali szambem. Ue. Ktoś szambem pompuje. Zrobię cięcie i zbieram kolejne. Wow, ale się namęczyłem, zobaczcie. Patrzcie, jakie bazie kotki. Patrzcie, z takiej wysokości musiałem jakoś skakać, aż w końcu dotknąłem. Widzicie tam? Ile jest na zrywane gałęzi?
Chyba nie będzie za bardzo widać, ale słuchajcie, jestem szczęśliwy. Tyle mi gałązek, myślę, że starczy. Bo ile ich tu mam? Poczekajcie, poczekajcie. Raz. Dwa i trzy. No to trzy gałązki. Po co mi więcej? Nie wiem, już tak drzewa, słuchajcie, suba. Wiesz, drzewa też potrzebuje dużo gałązek. Słuchajcie, jeden drzewa już psuł. Trzeba oszczędzać drzewa. Można sobie kilka bazik kotek sobie zerwać, ale no, żeby całe drzewo to już, słuchajcie, nie wolno. Też się niszczy przyrodę, słuchajcie. Oj, poczekajcie, muszę zaraz wezmę kamerę, tylko przeschować jakieś te bazikotki do kieszeni. Jedną, słuchajcie, zgubiłem. Będę musiał je pilnować po drodze, żeby mi te trzy nie poszły, bo już jedną gałązkę gdzieś zgubiłem, gdzieś mi spadła i nie będę już jej szukać, bo szukam jej, a nie mogę znaleźć, trudno się mówi, nie? Ten. No i tak tam były brzydkie bazikotki, bo tam dopiero to były młode. Te tu są, słuchajcie, urośnięte. Jezu, jak ja będę szedł takimi wstającymi bazikotkami. Przecież jak ja drzewo teraz wyglądam. Jak drzewo. Jak takie drzewo, które, słuchajcie, wyrasta bazikotkami. ja się teraz dziwnie czuję. Kurde, kupa psa jeszcze. Koło kupy psa. To już wiemy. Czyli to nie było szambo, tylko to była kupa psia. Właśnie też mówię sobie, co tu tak śmierdzi już. Jeszcze by się szalik odwiązał. Oj, ten piesek się boi. Nie wiem, kogo pies, ale... no słuchajcie, zrobi się go szkoda zrobiła z wadą. A, tam kota zauważył i na to biegnie. Ten kotek się bawi. Ten kotek ciągle mu tutaj odskakuje. Ale oni się chyba tylko bają, nie mi się wydaje. Kot się zmienia na drzewa. A pies nie potrafi, ale to jest śmieszne, naprawdę. Dobra, kończę film. Jeśli wam się filmik podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się później. Znaczy, no już widzimy się może jutro. A jeśli nie jutro, to pojutrze, bo dlatego, że będzie nowa seria Minecrafta. Po przerwie. Cześć.